Jutro znowu przygotuję 10 rolat, chociaż sił mi brak, zrobię obiad. Kiedy pika głośnik w kuchence, nakarm mnie. Cześć, z tej strony Seba. Witam Was w kolejnym odcinku Spontan Vloga na kanale Świat Seby. Dzisiaj postanowiłem troszeczkę Was oprowadzić po moim studiu, bo były pytania od niektórych osób, a już powiedzmy sobie szczerze, jest na tyle otwarte, że mogę Wam co nieco pokazać. W tej chwili znajdujemy się w kabinie wokalnej. Jest wygłuszona. Także tutaj można sobie śpiewać, tak? Mikrofonik jest. Słuchawki też się podłącza, w tej chwili tutaj nie ma ich podpiętych. W każdym razie są kabelki, które idą do reżyserki. To wygląda w ten sposób. Tak, tu są kabelki. Lecą do reżyserki. Te kabelki jeszcze będą obrabiane, ale na tę chwilę już można działać. Teraz idziemy do reżyserki. Ja uwielbiam go, on tutaj jest i daje manne, bo dobrze to wie, że chwalę go. No to proponuję zacząć od części studia nagraniowego. Pokażę Wam, jak to wygląda. O. Studio nagrań. Perkusja. Pady Simons SDS-9. Simons to jest hexahead z zmienną czułością. To wszystko jest wpięte tutaj do modułu Alesis D4. To jak widzicie, ściana syntezatorowo-filtrowa. Kolejno poza Alesisem znajduje się syntezator KORG M3R. To jest odpowiednik KORGa M3. Poniżej znajduje się Yamaha Motif Rack ES. I poniżej znajduje się jeszcze Roland D110. Tu jest krosownica, żeby można było łatwo się przepinać, ponieważ mam taki patent zrobiony, że wszystkie te syntezatory są wpięte tutaj do mikserka. Jeżeli chcę coś konkretnie, selektywnie nagrać, na przykład partię samej perkusji, tak, no to w tym momencie przełączam się, że z perkusji idzie na kartę dźwiękową, która znajduje się tutaj poniżej. Ona jest 16-portowa. Jak widzicie, z przodu jest możliwości podpięcia 8 mikrofonów. Można włączyć fantomy. Dodatkowo tutaj dwa instrumenty, na przykład gitary. Każdy oczywiście z instrumentów można osobno sobie czułość stroić. Tutaj poniżej znajduje się rozdzielnica taka do słuchawek. Jeżeli parę osób by nagrywało równolegle, można im rozdzielić każdemu inną głośność itd. itd. Tu się znajduje kompresor. Jeżeli bym live komuś chciał kompresować wokal, to jest taka możliwość. W każdym razie to jest pierwsza wieża rakowa. Tu obok jest druga, gdzie się znajduje mały mikser, który tak naprawdę nagłaśnia słuchawki w kabinie wokalnej. Jest tutaj podłączone drugie wyjście stereo z karty dźwiękowej, bo jedno idzie tutaj na monitory odsłuchowe Alesisa, drugie idzie tutaj i tutaj można na przykład podłączyć mikrofon i w kabinie wokalnej można się porozumiewać z osobą, która aktualnie tam nagrywa. Idąc dalej. Aha, jeszcze tą osobę można widzieć, ponieważ mam zrobiony monitoring. Także ja widzę tą osobę. Ona mnie słyszy, ja ją też słyszę. W razie czego jest możliwość nagrania tej sesji i później na przykład zmontowania z dźwiękiem. Ale to jest tam inna sprawa. Tu się znajduje konsoleta DJ-ska. Gdyby trzeba było coś zmiksować. Proszę, przykład. Tak. To jest, no pewnie znacie Serato. W każdym razie tak, to jest wszystko w tej chwili wpięte do miksera, tak? Tu jest dodatkowo, jeszcze poza syntezatorami w raku, jest wpięty taki syntezatorek ze ściany.
Jest to Casio XWG1, który pomaga mi czasem przy aranżach i takich różnych. Dodatkowo jest po MIDI wpięte, więc też można na nim grać przy pomocy zestawu komputerowego. Tak. Do którego jest też wpięty tutaj fader, tak, który steruje mikserem. A wygląda to w ten sposób. Zobaczcie. Biorę sobie mikserek, tak? I tutaj mamy, o. Tak, takie coś. To jest tak. O wiele łatwiej jest poziom głośności ustawić w takiej sytuacji. Tak, jeszcze dodatkowo można tutaj sterować. O. Start. Ja za głośno w tej chwili nie mam muzyki ustawionej, bo jest późna pora i tak naprawdę tylko tak poglądowo tutaj kręcę. Tak, tutaj można oczywiście, o. Tu mam dodatkowo Akaya, taki patencik, który jak podłączę, to tutaj można sterować potencjometrami pluginów, a tu tutaj nabijać, że tak powiem, launchpadem jakieś perkusyjne sprawy z ręki, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Dżemy, zostały mi dżemy, może to coś zmieni. Oczywiście główne klawisze MIDI, na których wygrywam dźwięki, z podpisem Jean-Michel Jarre, jak był w 2005 roku na koncercie w Stoczni Gdańskiej. Na tym plumkam sobie, tak? Miesiąc już nie ćwiczę tu nic, bo szczerze mu się nie chce. No, tak wygląda część studia audio. Tutaj jest możliwość mix, mastering, ale także, jak widzieliście, jest kabina wokalna, gdzie można sobie popiać, stuningować i tak dalej, tak? Tutaj, jeżeli ktoś czuje się na siłach, może sobie grać na perkusji, a ja osobiście, tyle co ja pogrywam, to wyrzucam z siebie złe emocje. A teraz część wideo. Ponieważ to studio zostało stworzone na bazie moich doświadczeń. I co my tu mamy? Na przykład włączę tylko światło, żeby było ciut jaśniej, tak? O, proszę. Tak, to jest studio zasilane, oświetlane LEDami, także tutaj jest energooszczędne. Green screen, za mną można oczywiście więcej, jak ktoś będzie chciał sobie, że tak powiem, wyciągnąć poza green screenem. Jeszcze są tutaj, jest białe tło, jest czarne, gdyby trzeba było zrobić jakieś atelier, albo jakiś prosty teledysk, no to jest taka możliwość. Są dodatkowo punkty świetlne, które można rozstawić tutaj, też LEDowe, ale jeżeli się okaże, że one są za mało wydajne, to posiadam także softboxy i parasolki fotograficzne. Na kanale Świat Seby często widzicie green screeny. Ostatnie od roku są właśnie robione na tym oto tle za mną. Licz na siebie, no to liczyła mi teraz co? Generalnie chyba to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o Sebasoul Studio na tę chwilę. Jeszcze tutaj jakieś różne takie drobiazgi są dopracowywane, ale z grubsza w ten sposób wygląda. A! Jeszcze jedno, bo byłbym zapomniał. Wspomniałem o mikserze, ale dodatkowo jest tutaj możliwość CD, DVD, gdyby ktoś chciał coś samplować. Jest odtwarzacz i jednocześnie rekorder
mini disków, gdyby ktoś potrzebował scyfryzować. Jest dwukaseciak, gdyby ktoś chciał scyfryzować sobie stare kasety audio. I gdyby ktoś jeszcze potrzebował, istnieje możliwość VHS-ki i iluś tam formatów kamerowych, o których w tej chwili nie będę tutaj zanudzał. No i tak na tę chwilę wygląda Sebasoul Studio, czyli moja, nazwijmy to, jaskinia produkcji, którą się dzielę także z wami. Jeżeli wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego, co żeście tu widzieli, zostawcie pod filmikiem. Ja będę w tej chwili kończył. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam. Cześć!